Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem jest polityka zagraniczna, jaką prowadzili ostatni z Jagiellonów. Więc warto na początku sobie przypomnieć sytuację, jaką mamy na przełomie XV i XVI wieku. Więc strony Polski, Litwy, Czech i Węgier, na nich właśnie zasiadają Jagiellonowie. Jeśli chodzi o Polskę i Litwę, jest to oczywiście Aleksander Jagiellończyk, tutaj go widzimy. No a jeśli chodzi o Czechy i Węgry, no to Władysław Jagiellończyk. No, oni są w dość trudnej sytuacji, dlatego że sąsiedzi nie są dla nas za mili. W przypadku Polski istnieje jakby swego rodzaju taka zmowa na Polskę, jeśli chodzi o Habsburgów, ze wschodu z kolei Moskwa, no i na północy to są Krzyżacy, czyli Polska ma tutaj dużo przeciwników, no ale Węgry też nie mają nic lepiej, gdyż Habsburgowie mają tutaj pretensje co do tronu, no i toczone są jeszcze wojny z Turcją. Jeśli chodzi o Aleksandra, później w Polsce problemy te przejmie Zygmunt I Stary, zresztą Aleksander i Władysław są jego braćmi. No ale przenieśmy się trochę do naszego wschodniego sąsiada, czyli Moskwy, a w zasadzie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Początkowo mamy tam rządy Iwana III, które później przeszły na Wasyla III. Tutaj oboje prowadzą bardzo ekspansywną politykę. Za Iwana III zostały zajęte księstwa jarosławskie, rostowskie, także zajmuje on Nowogród Wielki, no i Twer. Tutaj także za czasów Iwana III władcy Moskwy zaczynają się uważać za spadkobierców tutaj cesarstwa bizantyjskiego. No, i szczególnie jeśli chodzi tutaj, mają do tego prawowite pretensje, gdyż zawierają oni właśnie małżeństwa z tamtejszą już wtedy wygasającą dynastią. No i zaczynają oni także wojny z Litwą. Wasyl III z kolei dalej powiększa terytorium, zajmuje on Psków i księstwo riazańskie. No i wtedy także następuje także zmiana trochę też nazwy, zaczyna się księstwo moskiewskie nazywać też Rosją. Za jego rządów tutaj Rosja osiągnęła powierzchnię 2,8 milionów kilometrów kwadratowych i stała się jednocześnie największym państwem w Europie. Tutaj Wasyl III także sprawował rządy nie sam, ale z dumą bojarską, w której skład po prostu wchodziły książęta, no i szlachta. Zwołał on także tutaj trochę takie sobory ziemskie, takie małe parlamenty, ale cała ta sytuacja się zmieniła, gdy do władzy doszedł Iwan IV Groźny. Iwan IV Groźny wprowadził w Rosji rządy absolutne. Odsunął on dumę bojarską od władania państwem. Te rządy absolutne zostały nazwane samodzierżawie. To była rosyjska władza absolutna. Iwan IV Groźny także ogłasza się jako pierwszy carem Rosji. Powołuje on także specjalne oddziały opryczników. Też ich zapiszemy, oprycznicy. Są to oddziały, które wykonują decyzje władcy, oczywiście siłą, były bardzo mu posłuszne, no i oddane. Iwan IV Groźny także zwiększa terytorium Rosji do aż 5 milionów kilometrów kwadratowych. Szacuje się, że te całe podboje pochłonęły do nawet 25% ludności ówczesnej Rosji. No ale wracając do naszych tutaj Jagiellonów. W 1512 roku, tak jak sobie wspomnieliśmy, wybucha wojna między Litwą a Rosją. Wojna. Mamy wybuch wojny. No i zajęte zostają terytoria Litwy, między innymi Smoleńsk, czyli dość Rosjanie daleko wtargają. No ale później przychodzi na odsiecz wojsko polskie i mamy bitwę nad Orszą, którą widzimy na tym obrazie. Bitwę pod Orszą.
Bitwa pod Orszą. Był to rok 1514. Powstrzymuje ona atak Rosjan, ale no niestety, ale nie pozwala odzyskać ziem, które zostały utracone. Jednak tutaj Polska, żeby osłabić trochę Moskwę, w porozumieniu z Władysławem Jagiellończykiem, czyli z władcą Czech i Węgier, w 1515 roku spotykają się z Habsburgami w Wiedniu, o czym już sobie zresztą mówiliśmy, o tym traktacie wiedeńskim w 1515 roku, czyli zapiszemy sobie może tutaj wszystko razem, 1514 Orsza, a 1515 Układ w Wiedniu. Układ w Wiedniu. No i tam zostaje postanowione, że tron Czech i Węgier po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów przypada Habsburgom, a i też dzieci Władysława mają zawrzeć związki małżeńskie z wnukami cesarza Maksymiliana Habsburga. Miało to niejako trochę zyskać przychylność Habsburgów wobec Jagiellonów, żeby oni też nie wspierali Moskwy. Cesarz się do tego zobowiązał, że nie będzie on popierał Moskwy, ani też zakonu krzyżackiego, który zagrażał Polsce od północy. W ten sposób w 1522 roku już ta wojna z Moskwą się zakończyła. Możemy sobie koniec. Koniec wojny. No okej. Okay. Ale co z tymi, co teraz z tymi, co się dzieje z Prusami? No w 1519 roku, ale sobie trochę przewiniemy, żeby było lepiej widać, okej. Okay. W 1519 roku wybucha wojna z zakonem krzyżackim. Wojna z zakonem. Oczywiście między Polską a zakonem krzyżackim. No i ona toczyła się tylko do 1500 albo aż do 1521 roku. To jest koniec wojny. Koniec wojny. Zjadłem literkę. Okej, okay. Wtedy mamy koniec. No tutaj Polacy sobie no, nie mieli zbytnich trudności, chyba że finansowych. Już teraz zamki krzyżackie nie stanowiły takiej przeszkody jak wcześniej. Tak jak pamiętamy, że Malbork nie dało się go zdobyć, tak, to teraz nie było tego problemu, gdyż Polacy już mogli używać artylerii, mieli jej dość, znaczy mieli jej więcej znacznie. No i zamki już nie stanowiły takiego problemu. No i w sytuacji tej klęski wielki mistrz zakonu Albrecht Hohenzollern, o tutaj sobie przewiniemy do następnego obrazu Jana Matejki, czyli kołdu pruskiego, Albrecht Hohenzollern, którego tutaj widzimy, on postanowił, że zrobi taki manewr. Ogłosi sekularyzację zakonu, czyli jednym słowem zeświadczenie zakonu. Już teraz nie będzie on podlegał ani cesarzowi, ani papieżowi. No i w zamian za to stanie się dziedzicznym władcą Prus, czyli te ziemie zakonu krzyżackiego stały się Prusami książęcymi, on się stał ich dziedzicznym władcą i oczywiście jest to jednocześnie lenno polski. No i hołd pruski to było właśnie złożenie tego lenna, czyli 1525 hołd pruski. Od pruski, zapiszemy sobie tak, że to ważne. Myślę nazwisko Albrecht. Albrecht Hohenzollern. No ale zobowiązał się też Albrecht Hohenzollern. Myślę, że to warto na to zwrócić uwagę, że w przypadku jakiejkolwiek bezpotomnej śmierci tej gałęzi Hohenzollernów ziemie te przypadną oczywiście królowi polskiemu we władanie, a nie będą podlegały pod Hohenzollernów linii brandenburskiej. No także Prusy książęce zobowiązały się do pomocy, wiadomo, wojskowej i finansowej Polsce, no i stały się jakby, no stały się i po prostu jej całkowicie lennem, a Polska zyskiwała trochę spokój, jeśli chodzi o tamte tereny i większe wpływy nad Bałtykiem.
Ale nie wszystko było takie kolorowe wtedy, bo w 1526 roku Węgry zostały najechane przez Turków i w bitwie pod Mohaczem ginie syn Władysława Jagiellończyka, Ludwik Jagiellończyk. Czyli 1526 mamy najazd Turków. Najazd Turków to było oczywiście na Węgry, nie na Polskę. No i ten sam rok to jest oczywiście też bitwa pod Mohaczem. Bitwa pod Mohaczem. Śmierć Ludwika Jagiellończyka, ale możemy sobie teraz powiedzieć, hej, no co ty mówisz, przecież co nas to obchodzi, że Węgrów tutaj pobito. No ale warto zwrócić uwagę, że w ten sposób, przez to, że część Węgier została zajęta, także Polska południowa wtedy granica została zagrożona, gdyż tak daleko sięgaliśmy. No ale na szczęście Zygmunt Stary tutaj wynegocjował z sułtanem wieczysty pokój, czyli pokój, tak zwany pokój na 100 lat. Potwierdził go także później Zygmunt August. No i zostało, i w zasadzie tutaj, jeśli chodzi o granice, mieliśmy spokój. Oprócz tego, że w 1530 roku, a sobie jeszcze przewiniemy, w 1530 roku utraciliśmy pokucie na rzecz Mołdawii, która zresztą była wasalem Turcji, to było bardzo ciekawe. Jednak później w 1531 roku w bitwie pod Obertynem, bitwa pod Obertynem, zwyciężyliśmy, no i w zasadzie odzyskaliśmy te ziemie i już później je też utrzymaliśmy. No ale niestety warto sobie tutaj wspomnieć, no skoro zginął Ludwik Jagiellończyk, no to hej, hej, coś tutaj kojarzymy. No to chodzi, że niestety, ale trony Czech i Węgier przypadły Habsburgom, gdyż bezdzietnie tutaj wyginęła ta gałąź Jagiellonów. Ludwik nie miał niestety dzieci, czyli Polska już nie miała takich fajnych sojuszników, jeśli chodzi o południe. Ale w tym czasie także Jagiellonowie prowadzili dość ciekawą politykę, jeśli chodzi o Mazowsze, gdyż stopniowo zaczęli do korony inkorporować wcześniej trochę niezależne księstwa mazowieckie, tworząc ostatecznie w 1529 roku województwo mazowieckie. Wykupiono także dwa księstwa śląskie, oświęcimskie i zatorskie. No i Jagiellonowie jeszcze mogli później jeszcze zyskać większą przewagę, jeśli chodzi o Śląsk. Znaczy, gdyż Władysław Jagiellończyk mianował namiestnikiem tamtej dzielnicy śląskiej swojego brata Zygmunta, ale niestety nie udało mu się później utrzymać tej politycznej jakby niezależności Śląska. Także tutaj Jagiellonowie odrzucili propozycję księcia Bogusława X, księcia Szczecińskiego, żeby nawiązać sojusz z Pomorzem Zachodnim. Wtedy straciliśmy też szansę jego przejęcia. Ale jeszcze jest inny taki dość ważny temat, jeśli chodzi wtedy o politykę zagraniczną. Tak zwana dominacja nad Bałtykiem doprowadziła ona do wojny północnej. No i teraz się zajmiemy tym tematem. Mieliśmy teren sporny, teren Inflant. To są mniej więcej tereny dzisiejszej Łotwy, no i Estonii. No i możemy sobie to jakoś tam narysować, to tam mniej więcej tak idzie. Tu była Polska, tu jest gdzieś Szwecja, tutaj mamy tam Finlandię, tutaj, no tutaj są mniej więcej Łotwa, Estonia, to są mniej więcej te tereny, tak sobie narysujemy trochę prymitywnie. No i tam nastąpił właśnie konflikt o te inflanty, gdyż stały się one bardzo ważnym tutaj pomostem handlowym, tam bardzo bogate porty, na przykład Ryga, Tallinn czy Tartu, no i były one po prostu atrakcyjne do zdobycia. A władzę tam sprawował w większości zakon kawalerów mieczowych, który w zasadzie nie miał nic do gadania, jeśli chodzi o kwestie militarne, był bardzo osłabiony. No i przez te tereny, jakby na te tereny rzuciły się mocarstwa i w 1557 roku wybuchła wojna. Zapiszemy wojna.
No i w tej wojnie brała udział Szwecja, Dania, Polska, no i Rosja. Na początku wkroczyły do Inland wojska oczywiście polskie, rok później także wojska rosyjskie pod wodzą Iwana IV Groźnego. Tutaj mieliśmy głównie mordowanie, palenie osad, zajęto Narwę i Dorpat. W obliczu tych najazdów polskich i rosyjskich miasta północnych Inland poprosiły o pomoc Szwecję, która właśnie wtedy się włączyła do wojny. W tym czasie sobie Dania zajęła jeszcze wyspę Ozylję. No i mistrz zakonu inflandzkiego Gotthard Kettler. Gotthard Kettler. Przez dwa T. Postanowił wykonać w zasadzie to samo, co Albrecht Hohenzollern, czyli dokonać sekularyzacji zakonu. Zachował on jako swoje dziedziczne księstwo Kurlandię, które oczywiście stało się lennem Polski. Natomiast całe te tak zwane inflanty właściwe, ten teren przypadł w zasadzie jako ziemie czysto polsko-litewskie. Złożył on w 1561 roku hołd w Wilnie. Hołd w Wilnie. Oczywiście hołd lenny. No i później już wtedy Rosja uznała, że jak Polska ma takie tereny, no to takie starcie bezpośrednie jest nieuniknione między naszymi krajami. Wcześniej to było zajmowanie terenów jakby terenów zajmowanych przez te państwa, jakieś tam inflanckie miasta, a teraz stała się to wojna między dwoma mocarstwami w 1563 roku do roku 1570. Wybuchła tak zwana wojna północna, albo pierwsza wojna północna. Wojna, o, to jest P, jakby ktoś nie wiedział. No i tutaj Polska początkowo walczyła z Danią po swojej stronie, a Rosja miała po swojej stronie Szwecję. No i Zygmunt August tutaj powołał na przykład flotę kaperską. Była to po prostu flota składająca się ze statków kupieckich, które zostały odpowiednio uzbrojone. Miały one między innymi zablokować port w Narwie. Jednak te wszystkie manewry nie podobały się zbytnio Danii, która z kolei przeszła na stronę Rosji. No ale z kolei w Szwecji nastąpił zamach stanu, do władzy tam doszedł król Jan III, zresztą żonaty właśnie z Katarzyną Jagiellonką, która była siostrą Zygmunta Augusta. No i w ten sposób Szwecja automatycznie dołączyła teraz do wojny po stronie Polski, czyli jakby ci sojusznicy się ładnie zamienili. No i wojna okazała się bardzo tutaj wyczerpująca, jeśli chodzi o walki lądowe, no i morskie. Ostatecznie w 1570 roku zawarto między Rzeczpospolitą a Moskwą rozejm, a Dania i wspierana przez Lubekę zawarła ze Szwecją pokój w Szczecinie. No i tutaj to dawne państwo kawalerów mieczowych zostało podzielone. Dania otrzymała tą Ozylię, którą wcześniej zajęła. Szwecja wzięła sobie Estonię z Tallinem i wyspę Dago. Największą część Inland wraz z Rygą otrzymała Polska. Mówimy oczywiście neutralnie, nie z perspektywy Polaków, tak. No i Rosja dostała Narwę. No i tutaj Polska w zasadzie zyskała największą, tutaj wygrała tą walkę, jeśli chodzi o dominację nad Bałtykiem, ale mimo to walki takie małe trwały nadal, gdyż Polska i Szwecja skutecznie utrudniały Rosji całkowicie tamtejszą żeglugę wbrew postanowieniom traktatów. Mimo to jednak, pomimo że wygraliśmy tą wojnę, to król niestety, ale dokonał takiego, no widzimy to z perspektywy czasu, błędu, gdyż zezwolił na przejęcie później władzy w Prusach brandenburskiej linii Hohenzollernów, czyli to, co sobie mówiliśmy przed chwilą przy hołdzie pruskim, to król jednak zgodził się na to, żeby ci z gałęzi brandenburskiej także dziedziczyli później ten tron w przypadku bezpotomnej śmierci kogoś z Hohenzollernów pruskich.
a nie jednocześnie tym samym zrzekł się samemu tego prawa, no to co później się oczywiście dla nas skończyło z czasem tragicznie, no ale w obliczu tutaj tych walk bardzo potrzebował wsparcia mocnego finansowego i wojskowego Prus książęcych. Pojawił się także w tym okresie, to już jest takie ostatnie zagadnienie w tym temacie, pojawił się problem Gdańska, gdyż Gdańsk bardzo się przestraszył o swoją pozycję, jeśli chodzi o handel na Bałtyku. No i powstał w 1570 roku dokument nazywany Konstytucją Karnkowskiego, ogłosił je biskup kujawsko-pomorski Stanisław Karnkowski. Zostały tam określone zasady, na jakich Gdańsk jest podległy Rzeczypospolitej, no, a także na jakiej zasadzie król może prowadzić politykę miast portowych. No, przez to, że król Zygmunt August umarł już wkrótce w 1572 roku, w zasadzie większość z nich nie weszła nawet w życie. W zasadzie warto sobie zapisać, tylko myślę, że bardziej chronologicznie, bo jeszcze w 1568 roku mieliśmy pierwszy w Polsce utworzony urząd, jeśli chodzi o rzeczy morskie, czyli Komisję Morską. O, to jest myślnik. Komisja Morska. Ona właśnie wprowadzała jakieś odpowiednie regulacje co do floty kaperskiej, także polskiej polityki morskiej. Właśnie gdańszczanie obawiali się strasznie, że tutaj ich pozycja się osłabi. Wybuchł bunt, który został stłumiony. Król aresztował delegatów gdańskich, no i narzucił miastu odpowiednie warunki. No i później powstała konstytucja Karnkowskiego. No i jeśli chodzi o ten temat, to w zasadzie wszystko. Tutaj dokończę jeszcze. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. No i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.